Jest reakcja na słowa premiera i zapowiedź działań. To w sprawie alkoholu w opakowaniach przypominających muszy owocowe dla dzieci. Producent saszetek wycofuje produkty z rynku i wstrzymuje ich produkcję. Alkohol w opakowaniach, które przypominają tubki z musem owocowym dla dzieci. Nie, ten numer u nas nie przejdzie. Minister zdrowia przygotuje na przyszłość ustawę, która wyeliminuje systemowo tego typu zagrożenia. Tutaj nie ma miejsca na żadne negocjacje. Tego typu zagrożenie musi zniknąć. A osoby, które do tego dopuściły, na pewno mogą spodziewać się konsekwencji. Żałujemy, że produkt Voodoo Monkey, pomimo że został wyprodukowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzbudził negatywne i niezamierzone skojarzenia. W związku z tym zarząd spółki OLV podjął decyzję o niezwłocznym wycofaniu całej partii produktów z rynku i natychmiastowym wstrzymaniu produkcji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Decyzją premiera przygotowane zostaną zmiany legislacyjne na poziomie rozporządzeń, jeśli chodzi o znakowanie produktów i jeśli chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tak żeby uniemożliwić w przyszłości wprowadzanie takich produktów do obiegu. Niezależnie od przecież woli tego producenta, każdy inny może wpaść na podobny pomysł, więc musimy tutaj tę lukę wypełnić. Niewątpliwie producenci alkoholu wpadają na coraz to nowe pomysły, jak popularyzować alkohol, jak docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Z całą pewnością polityka państwa nie powinna na tym polegać, żeby do tego dopuszczać, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Z nami gość Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się zastanawiam, ponieważ alkohol miał zniknąć ze stacji benzynowych, miała być walka z małpkami, jedno i drugie wciąż jest, do tego pojawiają się kolejne takie szkodliwe wynalazki. Czy to chwilowe poruszenie skończy się właśnie na takim zrywie, czy może będzie właśnie pretekstem do jakichś szerszych systemowych zmian? Mam nadzieję, że będzie początkiem szerszych zmian. Te zmiany są niestety konieczne, ponieważ cytując pewnego klasyka, 8 ostatnich lat wpłynęło na to, że nie ma agencji, która się tematyką zajmowała. Rzeczywiście problem jest trudny. Mówiąc wprost, przemysł alkoholowy gotuje nas jak żaby, tak powoli rozszerzając swoje wpływy. Wydarzyło się wreszcie coś złego, co wstrząsnęło politykami tymi z najwyższej półki. I dobrze, dlatego że z tematyką alkoholową jest bardzo wiele spraw do załatwienia. Szczególnie chodzi tu o ochronę młodzieży, o ochronę dzieci. I to nie jest tylko problem pojawiających się opakowań, które oszukują wzrok, podnoszą komfort czy dają szansę na wygodniejsze picie, ale to jest szerszy problem, czyli kwestia wychowania naszej młodzieży, dzieci, w takim kulcie świetnej zabawy w obecności alkoholu. Myślę tu o reklamach. Przecież większość reklam, nie oszukujmy się, skierowana jest wprost do dzieci i młodzieży. Ale przecież i filmy, tak? Zawsze w filmach, kiedy ludzie świętują, piją alkohol, kiedy się smucą, piją alkohol. No to towarzyszy nam w kulturze właściwie od zawsze. Więc jakie systemowe działania powinny zostać podjęte, by to ograniczyć? Wydaje mi się, że warto korzystać, ja jestem przekonany, że warto korzystać z doświadczeń innych. Jest taka organizacja, Światowa Organizacja Zdrowia, która zbiera wszelkie informacje, z którą mam kontakt do dzisiaj, wszelkie informacje na temat tego, co działa, co nie działa w przypadku polityki alkoholowej. W przypadku Polski, moim zdaniem, należy pójść dokładnie tą samą drogą, którą poszła Litwa. To jest kwestia podniesienia ceny na alkohol, to jest kwestia ograniczenia dostępności, czyli zamykania sklepów w określonych godzinach. W przypadku Polski warto byłoby zamykać punkty sprzedaży nie do 6 rano, ale do 9, bo przecież czyli pomiędzy 6... nocną prohibicję. Tak, pomiędzy 6 a 9 w Polsce pije się około miliona małpek, więc ten komfort picia jest zbyt duży. Litwini jeszcze podnieśli wiek legalnego zakupu alkoholu. Przede wszystkim zlikwidowano reklamy, bo nie da się ukryć, że przemysł alkoholowy w polskim społeczeństwie ma jeszcze 3 grupy do zagospodarowania, bo panowie piją naprawdę na dużym poziomie, bardzo ryzykownie i przypłacają to zgonami, kilkanaście tysięcy zgonów rocznie.
tym elementem, tym fragmentem rynku niezagospodarowanym są oczywiście panie, które piją znacznie mniej niż panowie, a przecież mogłyby pić z punktu widzenia przemysłu, mogłyby pić więcej. Są alkohole dedykowane dla pań, reklamowane pod tytułem Twoja najlepsza przyjaciółka. No i piękna butelka, elegancko opakowana. Czyli panie, młodzi ludzie, ci, którzy wchodzą w dorosłe życie i mogą pić legalnie, ale często wybierają, taka tworzy się moda i dobrze, na trzeźwość. Picie zaczyna być dla młodych ludzi obciachem. Naprawdę fantastyczna sprawa, zresztą taka moda spływająca z Europy. I jest ten najbardziej wrażliwy, ta najbardziej wrażliwa grupa, która podlega w przypadku alkoholu największym obciążeniom, największym niebezpieczeństwom. Dzieci i młodzież, czyli ci, którzy pić nie powinni z racji swojego rozwoju społecznego, rozwoju fizycznego, rozwoju układu nerwowego, ale to jest kwestia przyszłych użytkowników alkoholu. Reklamy, które są emitowane i są kręcone w konwencji bajki dla dzieci, w konwencji baśni, naprawdę nie są skierowane do nas dorosłych. No jest to romantyzowanie alkoholu wszechobecne wręcz i też tak mi się wydaje, że do tej pory pokutuje ten mit, że osoba z problemem alkoholowym to jakaś osoba w kryzysie bezdomności, gdzieś no już w takim stanie powiedzmy na dnie, a to wcale tak nie musi wyglądać. Przecież statystyki pokazują, jak wielu z nas to tak naprawdę wysoko funkcjonujący alkoholicy. W moim głębokim przekonaniu nadal pokutuje pewien mit, że naszym największym problemem są osoby uzależnione. Ja od dawna stawiam tezę, że nie. Osoby uzależnione, które mają zdiagnozowaną chorobę alkoholową, są zaopiekowane. Rocznie leczy się około 300 tysięcy tych osób. Jest oczywiste, że psychoterapia nie jest w 100% skuteczna. Jest powiedzmy skuteczna w 30%, ale to jest z tych 600-800 tysięcy osób uzależnionych rocznie wychodzi z problemu około 200 tysięcy. Natomiast naszym największym problemem są ci, z których przemysł alkoholowy żyje, czyli osoby nieuzależnione, a pijące nadmiernie szkodliwie. Jeszcze nieuświadomione, że są uzależnione, bo to też, prawda, jest taki proces, żeby przed samym sobą się przyznać, że ma się problem. To jest rzeczywisty problem. Amerykanie w swojej mądrości zlikwidowali granicę uzależnienia, żeby nie było tego punktu, w którym tak, ty jesteś uzależniony, a ty nie jesteś uzależniony. Generalnie postawili na to, że w związku ze szkodliwością każdej ilości alkoholu dla organizmu człowieka postawili sprawę następująco. To są zaburzenia w używaniu alkoholu w stopniu małym, średnim bądź dużym. Zgodnie zresztą z polskim prawem, każdej z tych grup również należy się opieka, należy się wsparcie psychoterapeutyczne. Więc te 3 miliony osób, które w Polsce nie są uzależnione, nie spełniają wymogów dotychczasowych definicji uzależnienia od alkoholu, te 3 miliony wypijają 70% produkowanego w Polsce alkoholu i to te osoby kosztują nas najwięcej. I z tych osób tak naprawdę żyje przemysł alkoholowy. Gdyby zgodnie z niektórymi hasłami mających dużo w sobie hipokryzji, gdyby zgodnie z tak zwanymi apelami przemysłu alkoholowego, żebyśmy pili odpowiedzialnie, gdyby tak rzeczywiście się stało, przemysł alkoholowy, jak wyliczyli Anglicy, tak, straciłby około 40% swoich dochodów. Przytoczę takie dane, bo w Norwegii jeden punkt z alkoholem przypada na 18 tysięcy mieszkańców, w Polsce na 200-300 osób. Jednocześnie jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby zgonów z powodu alkoholu. Dlaczego te dane nie wywołały takiego publicznego poruszenia, tylko właśnie taki produkt jak alkohol w tubkach w sklepie? Te dane szerzone przeze mnie wtedy, kiedy jeszcze byłem szefem Państwowej Agencji, spowodowały, że przestałem być szefem. To było w 2019 roku. Ale rzeczywiście my przyzwyczailiśmy się do tego, że alkohol jest wszechobecny, że to jest nasz, tak jak zresztą pani redaktor powiedziała, pewien element kultury. Zły element kultury. I ja nie potrafię zrozumieć, może
mogę mieć swoje podejrzenia, jeśli chodzi o przyczynę, dla której, nie wiem, 20 tysięcy zgonów nie powoduje zatroskania polityków, a wprowadzenie soczku czy alkoholu w opakowaniu soczku powoduje tego typu reakcje. Z mojego punktu widzenia, człowieka, który zajmuje się od wielu lat tematyką, a ostatnie kilka lat już po zaprzestaniu pracy zajmuje się tym społecznie i rzeczywiście no, bardzo, bardzo aktywnie, uważam, że ten strzał w kolano spowodowany przez w sumie firmę zajmującą się produkcją soczków, a nie produkcją z grona tych wielkich graczy przemysłu alkoholowego, oni by sobie nie pozwolili na taki numer. Wiedzieliby, że tego typu działanie może wywołać lawinę, która spowoduje, a musi spowodować, wprowadzenie napisów ostrzegawczych na wszystkich butelkach i to takich jak na opakowaniach papierosów. Musi spowodować podniesienie cen, szczególnie na małe formaty. Musi spowodować, myślę, że zgodnie z zapowiedziami tego należy się trzymać, wyrzucenie alkoholu ze stacji paliw, żeby nasze społeczeństwo zobaczyło, że alkohol nie jest towarem jak każdy inny, że to jest specjalny towar sprzedawany poprzez zezwolenia, czy trzeba mieć zezwolenie, żeby to sprzedawać, że to nie jest towar taki, który jest niezbędny, który jest towarem pierwszej potrzeby. Mówi się też, że alkohol to tak naprawdę legalny narkotyk i o tym też często zapominamy. Chciałam jeszcze zapytać, czy ten brak działań, a właściwie nawet nie od lat, tylko od zawsze, bo ja tak nigdy nie kojarzę przynajmniej takiego zrywu, że coś z tym fantem w końcu zrobimy. Można uznać, postawić taką tezę, że przez brak działań państwo wpędzało obywateli w uzależnienie? Może nie w uzależnienie, ale wpędzało w wydatki związane z alkoholem. Przecież przemysł browary czy przemysł spirytusowy to jest pierwsza i druga potęga gospodarcza, jeśli chodzi o artykuły spożywcze. Czy państwo wpędzało? Myślę sobie, że to sam przemysł swoimi działaniami często naprawdę ale bardzo... Ale państwo pozwalało na to. To wszystko działo się na wiejskiej. Jestem świadkiem od 2006 roku, 18 lat, jak to żyje, jak to funkcjonuje. Zdarzają się i tacy byli pracownicy ministerstw bardzo wpływowych, którzy po skończeniu swojej pracy w ministerstwie siadają po drugiej stronie stołu i działają w imieniu przemysłu alkoholowego. Problem jest skomplikowany, ale przede wszystkim to, z czego my sobie wszyscy razem nie zdajemy sprawy. Dla mnie to jest dość oburzające, że potrafimy również na wiejskiej dyskutować o tym, jak szkodliwe jest wprowadzenie e-papierosów. I to jest prawda. Wszyscy zastanawiają się, co szkodliwego jest w tej substancji, a mało kto ma refleksję taką, że w tej whisky ze wszystkimi swoimi pięknymi, nie wiem, pierwsza warstwa, druga warstwa, którą się wyczuwa, że w tym świetnym whisky, oprócz alkoholu etylowego jako takiego, jest około 40 innych alkoholi, takich długołańcuchowych, nazwijmy to chemicznie, które też nie wiemy, jak działają na organizm człowieka. To jest na pograniczu, nie wiem, terpentyny, jeśli ten alkohol leżakuje długo w beczkach. Tym się nikt nie zajmuje, to nie wywołuje refleksji, bo niestety jesteśmy oswojeni z alkoholem. I cóż z tego, że są wpływy z akcyzy, skoro potem ochrona zdrowia musi także swoje wyłożyć na opiekę nad ludźmi, którzy walczą ze skutkami tego alkoholizmu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Państwa i moim gościem. Dobrego dnia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.